Matko, szafar kołas, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą dasz, i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dać, i nieustannie ratuj nas. Gdy Twoje chwały niebieski tron, daleki duszy cierpiącej, spoglądnij na nas przez obraz o pomocy nieustającej. W cierpienia czas pomocą dasz,
i nieustannie ratuj nas w cierpienia czas. Pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Twe lica jakże łaskawe są, pociąga słodycz z nich Twoja. Ufajmy mocno, że ulżesz łzom i wsparciem staniesz się znowu. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Gdy weźmiesz chwili ostatniej już gromnicę światłem płonącą, śmiertelnych wrogów Maryjo zmusz pomocą nieustającą. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego, wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. O Maryjo, usłysz błagania nasze. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za strapionych, abyś ich pocieszyła.
Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, o wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze za uzdrowionych z choroby. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za pocieszonych w strapieniu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za ocalonych z rozpaczy. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za podtrzymanych w walce ze zwątpieniem. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za wyzwolonych z mocy grzechu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za miłość Twą macierzyńską. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za dobroć Twą niezrównaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, Matko nieustającej pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz. Z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie. Matko nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie. Pośredniczko nasza uboga, pomagaj nam nieustannie. Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie. Matko świętej wytrwałości, pomagaj nam nieustannie. Tronie miłosierdzia Bożego, pomagaj nam nieustannie. Wszechmocy błagająca, pomagaj nam nieustannie. Poręko naszego zbawienia, pomagaj nam nieustannie. Pogromczyni mocy piekielnych, pomagaj nam nieustannie. Kotwico naszej nadziei, pomagaj nam nieustannie. Umocnienie słabych, pomagaj nam nieustannie. Ucieczko uciśnionych, pomagaj nam nieustannie.
Żywicielko głodnych, pomagaj nam nieustannie. O baczności ubogich, pomagaj nam nieustannie. Cudowna lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie. Ratunku ginących grzeszników, pomagaj nam nieustannie. Nadziejo zrozpaczonych, pomagaj nam nieustannie. Patronko misji świętych, pomagaj nam nieustannie. Wychowawczyni powołań kapłańskich, pomagaj nam nieustannie. Mistrzyni życia duchowego, pomagaj nam nieustannie. Strażniczko czystości, pomagaj nam nieustannie. Opiekunko rodzin, pomagaj nam nieustannie. Czuła matko sierot, pomagaj nam nieustannie. Zbawienie umierających, pomagaj nam nieustannie. Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie. Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie. Obrono nasza na sądzie, pomagaj nam nieustannie. Wybawicielko z czyśćca, pomagaj nam nieustannie. Tyś naszą ucieczką, o Pani, pomocą w ucisku i smutku. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy. Za matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać skutków Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, za nami. Proś Boga za nami, proś Boga za nami. Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. O serce niepokalane, w zjednoczeniu z sercem Jezusa, Twojego najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O serce Maryi, cały należy do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu niepokalanemu sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, bez zastrzeżeń, mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę, wszystko. O serce gorące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim, po najświętszym sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.
Proś nam miłosierdzie u Syna swojego.
miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko łaski i Matko miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią, z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Po ponad 87 latach prezentuje Tajemnice Maryi. Przedziwny list błogosławionego Ludwika Grignion de Montfort o zupełnym oddaniu się Matce Bożej, czyli o świętym niewolnictwie miłości. Wielki Boże, jak nikłym jest wszystko, co czynimy, złóżmy więc wszelkie uczynki nasze przez ten najdoskonalszy akt ofiary w ręce Maryi, a będą miały prawdziwą wartość. A gdy będziemy już zupełnie jej oddani i ogołocimy się ze wszystkiego, by ją ze wszystkich sił uczcić, wówczas będzie nam hojna nad wszelki wyraz. Odpłaci nam stokrotnie i tysiąckrotnie. Udzieli nam się cała wraz z zasługami swymi i cnotami.
umieści niedoskonałe czyny nasze w złotej czarze swej miłości i przyozdobi, jak Rebeka Jakuba, w szaty pierworodnego i jedynego Syna swego, Jezusa Chrystusa. A tak sprawdzi się powiedzenie Ducha Świętego. Domownicy jej przyodziani są podwójną szatą, niewolników Jezusa i Maryi. Przez zupełne oddanie się Matce Bożej dajemy doskonały dowód cnoty miłości bliźniego. I to w heroicznym stopniu, bo oddajemy wszystko bez zastrzeżeń, co mamy najdroższego. Niech ona rozporządza według swej woli na korzyść żywych i umarłych. Takie nabożeństwo ubezpiecza nasze łaski, cnoty i zasługi, bo składamy je w ręce najlepszej powierniczki. Maryjo, zdajemy się mówić, miej w pieczy to, co dzięki łasce Twojego boskiego Syna zdziałałem dobrego. Nie jestem zdolny ustrzec swych zasług, jestem chwiejny i bardzo słaby. Prócz tego otaczają mnie liczni wrogowie, którzy napierają na mnie dniem i nocą. Wszak codziennie widzimy, jak w proch i pył staczają się cedry Libanu. Po lewej stronie upadają tysiące, a po prawej 10 000. Trzymaj mnie zatem, wszechpotężna królowo moja, bym nie upadł. Strzeż całego mojego dobytku, by mi go ktoś nie zabrał. Tobie, Maryjo, powierzam wszystko, co posiadam. Depositum custodii, depozyt mój zachowaj. Scio qui credidi, wiem, komu zaufałem. Ty jesteś Bogu i ludziom wierną, więc nie dozwolisz, by cośkolwiek zginęło z tego, co Ci z takim bezgranicznym zaufaniem oddałem. Jesteś zbyt potężną i nikt nie może Cię zwyciężyć ani wyrwać Ci tego, co masz w swoich rękach. Idąc za nią nie zbłądzisz, modląc się do niej nie poddasz się rozpaczy. Pod jej opieką nie zadrżysz, pod jej wodzą nie strudzisz się. Za jej miłosierdziem dojdziesz, mawiał święty Bernard. W innym zaś miejscu woła: Maryja wstrzymuje, wstrzymuje syna, by nie karał, wstrzymuje złego ducha, by nie szkodził, cnoty wstrzymuje, by nie uleciały, zasługi, by nie zginęły, łaski wstrzymuje, by nie minęły. Nabożeństwo to daje prawdziwą wolność dzieci Bożych. Jeżeli oddajemy się z miłości ku Maryi w niewolę, wówczas Maryja z wdzięczności rozszerza serca nasze i sprawia, że idziemy krokiem olbrzyma drogą przykazań Bożych. Ustępują wówczas zniechęcenia, smutki i skrupuły. Sam Pan Jezus pouczył o owocach tego nabożeństwa siostrę Agnieszkę i zapewnił ją, że wyjdzie z wielkich trudności i uwolniona będzie od niepokojów sumienia. Rzekł do niej: stań się niewolnicą mej matki i okuj się kajdanami jej miłości. Pobożna zakonnica usłuchała
i w tej samej chwili wszelkie trudności ustąpiły. Błogosławiona Matko, w Twoje niepokalane dłonie oddajemy naszą modlitwę. Chcemy modlić się razem z Tobą. Zanieś naszą modlitwę przed tron Ojca Niebieskiego. Módl się razem z nami, tu na Jasnej Górze i wszędzie, gdzie jesteśmy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnice radosne różańca świętego. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł rzekł do niej: oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Anioł rzekł do pasterzy: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, przynieśli dziecię do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Jego matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Cię. Lecz On im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolica mądrości, módl się za nami. Przyczyną naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, swoim sługom, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jestem Maryjo, cały Twój, jestem Maryjo.